Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Witam panie senatorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Apelował w tym studiu Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, żeby obniżyć emerytury prokuratorom, którzy oskarżali w stanie wojennym. Co by pan powiedział na taki pomysł? No, w tej chwili w ogóle trwa przegląd takich sytuacji, bo skoro obniża się jednej grupie, która była w aparacie przymusu PRL-owskim, myślę tutaj o funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa, to w ogóle pozostaje na przykład otwarta kwestia sędziów, którzy orzekali w stanie wojennym, a którzy nadal są czynni, a tacy sędziowie występują, jak również być może i prokuratorów, więc ten pomysł, przypominam również, że złożono, czy dyskutuje się w tej chwili o wojskowych, którzy brali czynny udział we wdrażaniu nielegalnego, bezprawnego stanu wojennego, bo jak wiadomo, nawet z punktu widzenia prawa PRL-owskiego był on nielegalny. Ale Tomaszowi Siemoniakowi wcale nie chodziło o to, żeby od razu zajmować się sędziami, tylko chodziło o to, żeby taki przytyczek w nos dać Prawu i Sprawiedliwości, no bo przytoczył przykład Stanisława Piotrowicza, mówiąc, że no to ciekawe, jak do takiego pomysłu odniesie się PiS, jeśli to ich partyjny kolega będzie miał na tym stracić. Tak podpowiadał Tomasz Siemoniak. To jest taka typowa zagrywka Platformy Obywatelskiej, bo z jednej strony wypomina to różnym osobom, co robiły w PRL-u, a z drugiej strony sami autoryzują osoby, które uprawiają rewizjonizm historyczny. Myślę tutaj o panu pułkowniku, który zakwestionował. Pułkownik Adam Mazgoł, ale on nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. No nie jest, no ale wspólnie występują, wspólne odezwy wydają i wspólnie nawołują do nieposłuszeństwa. I no z tego to nie była wspólna odezwa, tylko list otwarty, pod którym, jak mówił Ryszard Petru, każdy może się podpisać. No i pułkownik Mazgoła też się podpisał. No tak, ale panie redaktorze, no ale przyzna pan, że z osobą, która uprawia rewizjonizm historyczny, który polega na tym, że się kwestionuje dramaturgię i brutalizm stanu wojennego, przedstawia się go jako no w sumie dość kulturalne zjawisko, chociaż było to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w naszych najnowszych dziejach. I to jest zupełnie podobny mechanizm do tego, jaki stosowały niektóre środowiska niemieckie, które z kolei uprawiały rewizjonizm historyczny i rozmywały odpowiedzialność za II wojnę światową. To jest dokładnie z punktu widzenia fałszowania historii, jest to dokładnie takie same działanie. Więc występowanie z taką osobą, czy pod wspólną odezwą, czy no, wspólne maszerowanie, jak rozumiem, no bo taka zapowiedź jest, no to stawia, pokazuje po prostu kompromitację środowisk takich jak Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, która w tej chwili zaczęła się nad tym zastanawiać i jakąś odezwę do pana pułkownika skierowała, po prostu, żeby się wycofać z tego, no bo to jest jawne, no, relatywizowanie naszej najnowszej historii i pokazywanie, że działanie takie po prostu jest autoryzowane przez opozycję, która notabene mieni się jako postsolidarnościową. No to już jest, pokazuje skalę tego absurdu. No, ale takie relatywizowanie mieści się po prostu w debacie publicznej jako wyrażanie swojej opinii na jakiś temat, czy powinno być karane? No bo już dzisiaj pojawiła się informacja o tym, właściwie wczoraj późnym wieczorem, że będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wychwalania przestępstwa przez Adama Mazgułę. Ja tutaj nie chciałem się wypowiadać na temat kwalifikacji prawnej tego czynu. Są do tego stosowne instancje. Jeżeli prawo zostało naruszone, no to powinno oczywiście reagować. Natomiast ja mówię o wymiarze politycznym, a przede wszystkim o wymiarze moralnym. My za kilka dni będziemy przeżywali 35. dość okrągłą rocznicę tego traumatycznego wydarzenia. Wielu słuchaczy zapewne pamięta, bez względu na to, co wtedy robili 35 lat temu, ale trudno uznać, że było to komfortowe, miłe, kulturalne działanie, które po prostu, no tak sobie było, tak jak twierdzi pan pułkownik. Więc tutaj należy się jakiś szacunek przede wszystkim do ofiar, przede wszystkim do tysięcy tych, którzy byli więzieni, internowani, do dziesiątek tysięcy, którzy byli w inny sposób szykanowani i deprecjonowani, i do milionów, które straciły po prostu szansę na swój rozwój, czy zawodowy, czy społeczny, bo przecież przypomnijmy, że stan wojenny oznaczał również stagnację gospodarczą i pogorszenie sytuacji materialnej właściwie całego społeczeństwa. Ale ustawa dezubekizacyjna, jeśli idzie o emerytury członków aparatu bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo APRL i słyszymy teraz pomysł rozszerzenia także na wojskowych, to nie jest taka rzecz łatwa do przeprowadzenia. No bo co z tymi, którzy, i tutaj krytycy ustawy wskazują, z tymi, którym demokracja dała drugie życie. Z tymi, którzy po 89 roku, mimo swojej przyszłości, byli polskimi dyplomatami, byli na misjach trzeciej RP. Sam Adam Mazguła przecież służył w Iraku jako żołnierz wolnej Polski. No akurat pan pułkownik Mazguła nie był w strukturach Służby Bezpieczeństwa, bo był w strukturach wojskowych. Tak, ale mówił pan o poszerzaniu tego pomysłu także na wojskowych. Niewątpliwie, no byli też pewnie funkcjonariusze, którzy na przykład odegrali, byli funkcjonariusze jeszcze z czasów PRL-owskich, którzy odegrali istotną rolę na przykład w walce z zorganizowaną przestępczością. No jak to teraz odsiać? Jakaś komisja weryfikacyjna powinna wtedy powstać, która będzie mówiła, komu obniżyć, komu nie obniżyć? Ta ustawa trafiła do prac w komisji i komisja na pewno zapozna się, bo przecież nie jest tajemnicą, że różne środowiska przysyłają do Sejmu swoje opinie, nie tylko do Sejmu, do nas, do senatorów też takie opinie, wnioski popierające ustawę bądź krytykujące ustawę napływają i komisja będzie to rozważała i ja sądzę, że uda się zrobić taki projekt, który będzie po prostu co do zasady, bo tu nikt nie ma wątpliwości, nawet totalna opozycja przyznaje, że trudno gloryfikować byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i trudno utrzymywać ich nad wyraz wysokie przywileje materialne i emerytalne w sytuacji, kiedy ich ofiary często cierpią niedostatek, bądź mali uszczerbek na zdrowiu, bądź są obecnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Mówi pan, panie senatorze, o tym, że każda organizacja może zgłosić swoje poprawki. No to do ustawy o zgromadzeniach zgłosiło swoje zastrzeżenia ponad 100 organizacji pozarządowych, a mimo to, jak się okazuje, w takim kształcie, jak była, pozostaje. A to organizacja polują. Odrzućcie ustawę o zgromadzeniach. Dzisiaj w Senacie będzie o tym dzisiaj mowa. Na ten temat będzie w Senacie na pewno duża debata. My mamy zupełnie inny regulamin niż w Sejmie. Każdy senator może się dwukrotnie na przykład w debacie wypowiedzieć. Stąd nasze senackie debaty zazwyczaj trwają dłużej niż sejmowe, gdzie są limity czasowe i podział czasu na kluby następuje. I przypuszczam, że będzie szeroka debata. Natomiast przy tej ustawie ja mam wrażenie, że po prostu wiele osób nie doczytało do końca projektu tej ustawy i wyraża obawy na wyrost i powstała jakaś taka, powiedziałbym, no, ogólna atmosfera niechętna tej ustawie, która w niczym, podkreślam, w niczym nie ogranicza konstytucyjnej zasady wolności zgromadzeń. To, że ona wyprowadza wnioski z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania tej ustawy i również blokuje możliwość złośliwego, uporczywego ograniczenia prawa innych do demonstrowania poprzez fakt, że na przykład jest jakieś, co roku odbywa się jakieś cykliczne zgromadzenie. Co roku albo co miesiąc? Bo niektórzy nawet mówią, że to lex smoleńska. Ja mówię tutaj o chociażby corocznych. Na przykład Parada Szumana, tak? I załóżmy sobie, że jakaś grupa antyeuropejczyków czy eurosceptyków złośliwie w tym czasie zapowiada sobie na przykład, że będzie protestowała przeciwko Unii Europejskiej i uniemożliwi tą tradycyjną trasą, która od lat Parada Szumana idzie. Czy to jest ograniczanie wolności? Nie, to nie jest, bo może sobie oczywiście grupa eurosceptyków zrobić zgromadzenie. Tyle, że 100 metrów od tego marszu, który jest cykliczny. I z tego punktu widzenia robienie tu zarzutów, że poszerzanie prawa do wolności zgromadzeń i zapewniania pewnego komfortu i bezpieczeństwa uczestnikom tych zgromadzeń jest działaniem antydemokratycznym, no jest po prostu, nie wytrzymuje próby krytyki. No ale krytykowane jest też przesunięcie po pierwsze decyzji z samorządu na szczebel wojewody, czyli urzędnika wskazywanego przez rząd do tego, by decydować, czy można, czy nie można zwoływać demonstrację. No i też krytycy tej ustawy mówią, a nie ma tam żadnej ścieżki odwoławczej. Jak tu potem kwestionować raz podjętą decyzję? Przede wszystkim racjonalne jest, aby wojewoda miał w tym zdanie istotną rolę, ponieważ wojewoda, jak wiadomo, koordynuje działanie służb, a więc między innymi Straży Pożarnej, między innymi Policji Państwowej, a są to struktury, które przy zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli i ich mienia odgrywają istotną rolę, więc tutaj jest racjonalne, aby wojewoda, który ma nadzór nad tymi służbami,
tutaj odgrywał istotną rolę, więc również tych zarzutów tutaj, ja się z tymi zarzutami po prostu nie zgadzam, ponieważ one mają na celu racjonalizację ochrony i zapewnienia tego konstytucyjnego prawa do zgromadzeń. Więc tutaj udział wojewody, no taki mamy ustrój, że wojewoda też sprawuje nadzór. Wojewoda też sprawuje nadzór nad samorządem. Natomiast jeżeli chodzi o szczebel odwoławczy, z tego co mi wiadomo, jest możliwość sądowego rozstrzygnięcia w tej sprawie. No to sądowe rozstrzygnięcie może trochę potrwać, powiedzmy. No niestety, no, to już jest inny obszar funkcjonowania naszego państwa. To osobny temat, nad którym również pana redaktora mogę zapewnić i państwa, że nasz rząd pracuje, żeby usprawnić funkcjonowanie sądów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski był gościem Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję serdecznie za to. Dziękuję, miłego dnia.